Muszę ci jeszcze powiedzieć, że taniec oprócz tych takich fajnych efektów tutaj wizualnych, które widzieliśmy, no to też daje inne efekty wizualne, a na przykład parę kilo mniej i ty się chwaliłaś, że masz teraz nową sylwetkę dzięki tańcu i my to też widzimy te efekty i zastanawiam się właśnie, jak ci się udało to, wiesz, zmienić. No, ja zaczęłam tak naprawdę te zmiany po tym, jak zakończyłam moje leczenie, ponieważ ja chorowałam na nowotwór złośliwy, mówię o tym, namawiam do badań profilaktycznych bardzo wszystkich, żeby o to dbać. I po tym zmieniłam trochę podejście do życia, właściwie bardzo zmieniłam wszystko, co mi nie służyło, w związku z tym też ze złym jedzeniem, złym odżywianiem, ale również związane z tym, żeby zadbać o swoje ciało, przeprosić je trochę i żeby już tyle nie dźwigało. Zaczęłam chodzić na siłownię po jakimś już czasie, więc jak ja przyszłam, padła propozycja udziału w Tańcu z Gwiazdami, to ja już byłam 10 kilo mniejsza. A tu zgubiłam jakieś 7-8. Także w sumie jakieś 17-18 kilo, co jest bardzo dużo tak naprawdę. I ja mam takie poczucie, że ja w ogóle zupełnie inaczej wyglądam teraz. Jestem zupełnie inna osoba. Czy ty na przykład wchodzisz w taką dietę keto bardziej, czy ogólnie zdrowe odżywianie wprowadziłaś u siebie? Ogólnie, ja po prostu zaczęłam mniej jeść, nie jeść w nocy, nie jeść tych rzeczy, które się tam pomiędzy posiłkami je. Po prostu jem 3 posiłki, duże śniadanie. Jest takie powiedzenie, śniadanie zjedz sam, obiadem podziel się z przyjacielem, a kolację oddaj wrogowi. Ja oczywiście jem wszystkie 3 posiłki, ale staram się po prostu nie podjadać, nie jeść takich niezdrowych rzeczy. Unikam pieczywa, kluseczek, słodyczy. Zdarza mi się już to zjeść, ale to już nie jest tak jak kiedyś, że się rzucałam na to i jak już zeszczuplałam, to po prostu zdarza mi się, zdarza, a nie, że po prostu się na to rzucam i to jest... No tak uważniej patrzę na to, co kupuję, co wkładam do lodówki i co wkładam do ust i do brzucha.